Wszystkim z tej strony Elf TV. Gramy sobie w Minecraft. Tutaj są moje takie podziemia trochę, takie. I tutaj wybudowałem sobie laboratorium. Tutaj to polega na tym, zobaczcie. Będziemy, bo tak. Albo wam. No dobra. Wiecie, żeby tego bedrocka zamienić w obsydian, musimy tutaj zrobić tą miksturę, tak? I będziemy tutaj wrzucać różne rzeczy. I potem to będzie tam zbierało te wszystkie rzeczy. Jak ja nacisnę na tą wajchę, to wszystko połączy w jedną. Połączy w jedną miksturę. Znaczy, w jedną rzecz i będzie mikstura, która z tego bedrocka zamieni w obsydian. Ale pisaliście mi, dziękuję, jak one się, Wojanowice się ta osoba chyba nazywał, tak. Ta osoba się tak nazywała. Dziękuję za pomoc, bo tak, że mogę tutaj dać tam bambusa, trochę go podrosnąć i to zniszczy ten bedrock. Zobaczymy właśnie, czy to... Spróbujemy to zastosować. Tutaj mam właśnie bambusy. Dwa. Udało mi się, o. Okej. Dobra, i musimy zdobyć mączkę kostną. Tutaj rzucę, o. Tylko, że ciężko, no właściwie wystarczy jedna tak naprawdę. Tak naprawdę wystarczy jedna. Nie trzeba mieć jakoś dużo do tego bambusa. Strasznie dużo nasion wypało. Nie wiem, co się stało, ale to nie jest źle, to dobrze. Patrzcie, ile dyń. To możemy sobie je pozbierać, zamienić na nasiona i tam powrzucać. Tutaj wrzucimy sobie. Okej. Mamy tą mączkę kostną. I idziemy tam. Idziemy sprawdzić, czy to działa. Jeżeli nie zadziała, no to oczywiście... jeżeli to nie zadziała, no to wiecie. Zrobimy sobie tą miksturę. A jeżeli zadziała, to nawet lepiej. Dobra, musimy ustawić tutaj tirta. Tylko właściwie go nie mam, więc zrobię tak. Tak to zrobię. Nie tak. Czekajcie. I teraz, jeżeli to... Gdzie jest ta mączka kostna? No nie, nie da się niestety. No trudno, niestety się nie da, jak się okazuje. No to zrobimy sobie miksturę. Zrobimy sobie miksturę. Właśnie, o. Widzicie? Jest taka muzyczka. Jest taka muzyczka. Wcześniej jej nie było. O, takie tutaj. Użyłem tą mączkę kostną. Mamy za to w takim razie takie ładne kwiatki. Ej, to możemy teraz owce zabarwić. Tylko właściwie, bo ja mam taką owieczkę. A tego kwiata nie wymienimy go? Nie wiem, chyba nie. Możemy zabarwić tą owieczkę, co tutaj mamy. Taka spokojna jest ta muzyczka. Fajne.
nawet fajna. Będziemy musieli zgarnąć jakieś nożyce. Ej, krówka. I tak. Gdzie jest? O, tu jest ta wędka. Właśnie ona nam się przyda, bo pierwszą rzeczą, jaką musimy wrzucić, jest butelka wody, a potem ją musimy. No to pójdę po piasek. Zrobimy butelkę wody. Tutaj właśnie nie wiem, co zrobić z długością tych odcinków. Wydaje mi się, że są dobre. Ogólnie robię takie półgodzinne. Myślę, że to jest dobra długość. Dobra. Ojej. Co się stało? Odkryłem jakiś bug. A, teraz nie zadziałało, ale... Nie wiem, przeszedłem przez blok, a może to przecież mi się tylko da. Ta tabliczka zatrzymuje, właśnie. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. No nie wiem, teraz nie działa. Nieważne. Może ja to musiałem... Kurka, jak ja to zrobiłem? Może tu... Dobra, nieważne. Nieważne. Wejdziemy drzwiami. Dobra, gdzie jest ta butelka? Gdzie jest piec? Tu. O, nawet jest jedno szkło. Zrobimy tą butelkę wody. I jeszcze... Dobra, trzy. Ja tutaj mogę... Posegreguję sobie o trochę te rzeczy. To... Te rzeczy tutaj, o. Lepkie tłoki damy do... Tam. Zobaczcie gdzie. Tu. Ja to znalazłem. O, tu jest żelazo. Tu jest żelazo. Zrobimy sobie z niego... Nożyce. Bo właśnie wełna tam też jest potrzebna. Znaczy nie trzeba jej dodawać, ale można. I to znaczy lepiej ją dodać. Wtedy szybciej się to zamieni, bo to jeszcze trzeba trochę odczekać, zanim się to niestety zamieni w ten bedrock. Znaczy ten bedrock się zamieni w obsydian. To będziemy musieli trochę odczekać. Nie będziemy czekać. Jeszcze tutaj owieczko. Chodź. Potrzebujemy twojej wełny. Dobra. Wrzucimy tam. Tutaj może będziemy nawet korzystać czasami z tego laboratorium. Wrzucamy butelkę wody. Tą wędkę. Bo potrzeba czegoś, jakiejś rzeczy, która jest... Wrzucimy dwa. W sumie im więcej się wrzuca takich rzeczy, takich z jakimiś enchantami, tym właśnie to lepiej działa. Wiem, że da się nawet jakoś zrobić, że to nie będzie na obsydian, tylko na bruk, ale to podobno bardzo trudno jest zrobić, więc tego nie robimy. To tam musielibyśmy dać tyle składników trudnych do zdobycia. Tej wędki nie dam. Dobra, posadzę może te bambusy, o. Posadzę tutaj je. Tu. I teraz potrzebujemy papieru i cukru. No to mamy szczęście. Mamy szczęście, bo akurat
ociny to my tutaj, wiecie, mamy pod dostatkiem. Ociny trochę za dużo i wziąłem. No to tak posadzę w takim razie trochę. Ja tutaj mam to, czytam z kartki w ogóle, więc ja tutaj dokładnie właśnie mam zapisane, co trzeba użyć, żeby się przypadkiem, jak potem się nie pomylić, że ja dodam coś źle i potem, no, byłby problem. Teraz trzeba cukier i papier. Cukier i papier. Robimy sobie papier. I dobra. No, 12 papieru i 8 cukru. Bardzo dobrze. Nie, musi tam wpaść. Bo to tam zbiera te wszystkie rzeczy, a potem zamieni w potkę. Dobra, i to tam płynie, zobaczcie. I tam jest wrzucone, no to tam jest, przechowuje jakby. I potem jak nacisnę na tą dźwignię, co tam jest, to się zamieni i wypłynie. Tutaj idzie takie półkółko, o nie wiem, to, o to, tu i tu i tu i tu. No. Teraz trzeba dać coś do jedzenia. My możemy dać, co my tutaj dać do jedzenia? Możemy, o, rybkę, właśnie, mamy tą rybkę, pieczony dorsz. Jedną tylko, dwie to nie trzeba. Znaczy można, ale się zmarnuje, no to po co? Po co? Nie, no nie, wpadaj tam. Rybko. Nie, ja tam nie chcę. I tak mi je wciągnęło. Nie, dwie, jedną. Zmarnowałaby się, a my nie chcemy, żeby się rybka zmarnowała. Nie wiem, czy... Dobra, butelki z wodą nie będziemy dawać. Boję się, że coś tam... No, podzieje się coś tam źle. O, fajnie, owieczka. Właśnie im więcej tam będzie tej wełny, tak naprawdę, tym lepiej to będzie. O, i co ten handlarz sprzedaje? Ja coś od niego może kupię. Zielony barwnik? Za ile? Za jeden szmaragd. A tu? No dobra. Kupię od niego ten zielony barwnik. Ten zielony barwnik, bo ja mam szmaragdy. W sklepie są. W moim sklepie. Sprzedaję je. Sprzedaję je tutaj. Te szmaragdy, ale no, tym razem pójdą nie na sprzedaż. Jest szmaragd, nie wiem, ile tam trzeba. Chyba jednego. Od nich coś kupię. Chociaż w sumie ja będę potrzebował właśnie szmaragda. Tak, ja będę go potrzebował. Dobra, ja będę go potrzebował, więc... A, i miodu. Miodu właśnie. Bardzo dobrze jest tam wyczytanie dodać miód. Nie wiem, czy ja mam miód. Nie trzeba, ale można. Jak ktoś chce, to wtedy będzie po prostu lepiej działało. O, owieczki. To się przyda.
Albo wiecie co, potem nie będziemy, albo tutaj zrobimy im pyk. Tutaj zetniemy trochę. Tutaj damy, zabarwię je, bo ja potem... A nie, nie da się takiej. Zabarwię tutaj, bo ja potem je dam na moją farmę. Tylko jeszcze skoczymy sprawdzić, jak wygląda sytuacja z miodem. Tutaj jest moja wędka. Morska fortuna, naprawa 1 i klątwa znikania. Klątwa znikania, niestety, to jest bardzo niefajne tutaj, w tej wędce. Jeżeli niestety coś by się z niefajnego... O, patrzcie, jest miód. To za chwilę tu wrócimy. Jeżeli coś by się tutaj niefajnego stało, nakarmię tą pszczółkę i jeszcze drugą by się przydało, wtedy będzie trzecia pszczółka. I szybciej potem będą produkowały mniej miodę, im więcej ich będzie. Niestety nie wiem, gdzie jest reszta pszczółek. Dobra, nie wiem. Nie ma. A szkoda, no nie. Pszczółki. Musicie tu gdzieś być. Może są w tym ulu, nie wiem. O, tu jest, ale nie, to jest chyba to, co nakarmiłem. No, nakarmiłem ją jeszcze raz. Dobra, idę, żeby zabierzemy sobie ten miodek, fajnie, bo to, aha, i czekajcie, tam były krowy właśnie, krowy mi się na farmę bardzo przydadzą. O nie, jedzenie, muszę żywić się, muszę to zjeść, niestety. Fuj, to jest zgniłe mięso. O, owieczki, chodźcie na moją farmę. O, kolejna. O! Patrzcie, malutka pszczółka. Malutka pszczółka. Coś tutaj się zawiesiło. Malutka pszczółka, fajnie. No bo ja też je ostatnio karmiłem. Tak, one siedzą niestety w tym ulu. I potem, no... No nie, nie mogę karmić. Będę je musiał tak karmić czasami. Czasami będę ich przychodzić karmić. Wtedy ich będzie więcej. Dobra, chcę mieć was jak najwięcej zwierzątka. Chcę mieć was jak najwięcej. Chodźcie. Sprawdzałem tam tylko, czy nie ma. Chyba muszę iść tak wolno. Chodźcie, owce. O nie, nie wiem, czy tam jest ten wieśniak. O, tam jest ta owieczka. Owieczko, chodź. Nie wiem, czy tam jest ten wieśniak, czy on sobie już nie poszedł. No, jeżeli sobie poszedł. O nie, chodźcie zwierzątka. To chodźcie na most. Krówka tam została. Chodź, krówko. Chodź, krówko, na moją farmę. Dołączy tutaj do naszej farmy. Będzie tutaj. O, ile, patrzcie. Ile ja was tu mam. Ej, zwierzątko, świnko! Patrzcie, jaka ucieka! Świnka mi uciekła! O nie! Ja mam tutaj surowe wałoszeczki. Szkoda, że ten wieśniak... A, jednak został. Nakarmię ich tutaj wszystkich.
Krótkie owieczki. Jeszcze skoczymy tam do tego wieśniaka kupić jeszcze możemy koralowiec od niego kupić. Brok korala rogatego. A nie, to trzeba mieć 3 szmaragdy. Ja mam tylko jeden. To, ja właśnie nie wiem, ja mam chyba albo nie mam buraków. Chyba nie. Kupuję. Mam buraki? Chyba nie, co? Nie mam buraków. Chociaż nie wiem, właśnie miałem chyba marchewki, buraki. Miałem na pewno. Ale dobra, dołącz. A, jest tu sami buraczki. Ale nie ma marchewek. Co się stało z marchewkami? O nie, nie ma marchewek. No trudno. I ziemniaków chyba nie ma. Kto mi to wszystko? Ktoś mi to wszystko zwyczajnie zabrał. Nie! Dobra, ja uciekam, nie? Ktoś mi zabrał. No nie wiem kto. Najwyżej dokupię. No tutaj mam ten internet, co to jest, wiecie. Mogę dokupywać co sobie. A, tu mam ziemniaki widocznie. Nie wiem, ziemniaki. A co z marchewkami? Marchewek tu nie ma. Oj, niedobrze. Będzie trzeba dokupić. O, żwir. Właśnie żwir tam trzeba mieć. I krzemień. Gdzie to krzemień, nie żwir. Znaczy żwir też można, ale lepiej krzemień. Wtedy lepiej działa oczywiście. A zobaczcie, teraz nie ma. Teraz nie ma tej muzyczki. Nie wiem czemu. O, powiedziałem, że jej nie ma i nagle się... Chociaż taka strasznie... Cicha jest. Cicha jest ta muzyczka. I tak, ja kupiłem tego niestety tego buraka. To był duży błąd od tego kupca. Gdzie jest ten pająk? O nie, na mojej farmę wszedł. Klipper! Muszę jakoś szybko stąd uciekać. Nie, szybko. Szybko, bo ja nie mogę być na farmie. Kiedy klipper wybucha, nie można być na farmie. Jest taka zasada właśnie. Wtedy on niszczy wszystko i zwierzątka uciekają. Na szczęście nikt nie uciekł. Ten burak, to wam powiem, że to był duży błąd. Będę musiał będę jeszcze musiał szmaragdę jakiegoś. Nie wiem, jaki smak ja będę miał. W sumie można... No, dobra. Pójdę do kopalni. Zjem tutaj. Pójdę do kopalni i tam wykopię jakiś kamień. Znaczy bruk. Przepalę na kamień. A tak naprawdę to się nawet łatwo robi. Nie. A, jeść. Dobra. Tak naprawdę to się nawet łatwo robi. Tylko jeszcze trochę zostało. Nie wiem, czy nie będę musiał podzielić to na dwa odcinki. Tak mi się wydaje, a nie chcę tego robić. Nie chcę tego bardzo nie robić. Chyba tak zrobię, wiecie, podzielę na dwa odcinki i będzie. Albo teraz wszystko nam się uda zrobić, nie wiem. Nie wiem, jak to tutaj... Nie wiem, czy wy byście chcieli, żebym to podzielił. No, a najwyżej... Wiesz, nie, nie będę... Tam też... No. Pokazać. Chociaż nie wiem, czy u was to zadziała. Chyba nie.
bo tutaj właśnie jest, to jest taki serwer właśnie, w którym to inaczej trochę działa niż na innych światach. Tutaj jest taki, wiecie, inny jest ten świat zupełnie. Jest tutaj ten, no, internet jakoś. Można robić takie potki. Tutaj, wiecie, Minecraft jest w średniowieczu robiony, a tutaj nie jest średniowiecza, tylko tutaj już XXI wiek. I to się wszystko bardziej rozwinęło. No. I dobra. Jak właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, ja bardzo często o tym zapominam. Dajcie łapkę w górę, bo bardzo mi w tym pomoże. Napiszcie jakiś komentarz. To mnie bardzo motywuje do... To mnie bardzo motywuje, jak piszecie te komentarze. O, możemy sobie zrobić taki czerwony dywan. Fajnie. Bardzo mnie motywują te komentarze. Dobra, gdzie jest... Chwila. Taki drewniany muszę, ale... O, nie mam tutaj, nie musiałam. Ale dobra, ten kilof też się i tak przyda, bo właśnie tam jest, że właśnie trzeba dać jakieś narzędzie w tej recepturze. Tylko ja tego chyba nie zrobię, coś mi się wydaje, dzisiaj. Nie wiem, czy ja to zdążę, czy nie zdążę. Ojej, tutaj... Właśnie nie wiem, co teraz zrobić. Czy się teraz po prostu nie podkopać jakoś w dół? Chyba tak zrobię, że się podkopię w dół potem. Bo ta kopalnia trwa za długo. Wiecie, ja to kopię, a nic się nie potrafię dokopać. Jednego szmaragda muszę dać. A receptura nie jest... Aha, i trochę właśnie czerwonego proszku trzeba. Ta receptura nie jest aż taka strasznie trudna. Jakby się wydawało. Jeden ten blok właśnie dźwiękowy. Właśnie udało mi się dokupić ten czerwony proszek, bo go potrzebowałem do tego i do laboratorium i dokupiłem go trochę więcej. Powiedziałem, że będzie potrzebny. Jeden... Chociaż tak naprawdę nie trzeba tego robić. W sumie nie wiem, czy dodawać to. Ten, bro, nie dodaję w sumie tego grającego, bo to... O, to nie dodaję, bo to mi się potem przyda. Co ja miałem teraz dać? A, narzędzie, to. Chociaż w sumie no, trzeba dać trochę magicznych rzeczy, ja akurat dałem takie słabe. No to akurat był plus, że miałem takie słabe rzeczy. I właśnie nie wiem, co z tym... No nie, moi drodzy. Niestety. Ja tego nie zdążę wszystkiego zrobić dzisiaj, bo ta receptura jeszcze trochę potrwa. No ale wiecie, trudno. Jeszcze o, muszle łudzika. To właśnie pisało, żeby dodać. Im więcej, tym lepiej. Ja mam niestety tylko 4. Tylko 4 mam. Tylko 4. Może poszukamy jakichś utopców z tymi muszlami. No ale dobra. O! Właśnie to można dać, bo pisało, żeby dać jakiś blok, który się świeci. Więc to by się nadawało idealnie właśnie. To się będzie nadawało idealnie. Blok, który się świeci. I to właśnie nie może, znaczy to nie może być jakaś pochodnia, nie może być to ani dynia, ani ten. To musi być jakiś blok, albo właśnie to, albo jasnopył, albo jasnogrzyb, czy jakoś tam się to nazywa. Ja tego wszystkiego niestety
Nie uda mi, niestety nie uda mi się tego wszystkiego zrobić. A szkoda, no. Chciałem to wszystko w jednym, żeby się uwinąć w jeden odcinek, ale niestety mi się nie udało. Chociaż to nie jest żadna niespodzianka. Jak ja coś planuję, że coś zrobię w jeden odcinek, to często to trwa dłużej. Nie wiem, czemu tak jest. No, zawsze tak jest. Zawsze. Możemy, nie wiem, nie, zrobimy to. O, możemy dodać sobie taki dywanik. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Tutaj może dam. Czek sobie tutaj, o. Właśnie jakiś krzesło. Chociaż nie wiem, czy dodawać krzesło. Bo w sumie to jest... No. Nie, w sumie to jest Minecraft, to... Nie muszę. Właśnie, właśnie. Ognisko. Muszę zrobić ognisko i pójdziemy do tych pszczół. Muszę sobie zrobić też w ogóle jakieś zapasy. Jakieś zapasy węgla. Znaczy nie węgla, drewna. Drewna, które będzie można przerabiać potem właśnie na takie jakieś jakieś przedmioty inne. Bo tutaj cały czas muszę iść po te drewno. Jak chcę coś ten, to cały czas muszę iść. A tak to będę go miał w domku i nie będzie żadnego problemu. Właśnie fajnie wygląda nawet ta lawa. Na początek chciałem to nawet sprzątnąć, żeby to... Chciałem to na początek nawet... Na początku chciałem to sprzątnąć. O, znowu się muzyczka włączyła. No, na chwilkę. A, ten węgiel to jednak... No, dobra, tutaj potrzebowałem. To ognisko nie widziałem. Po co ja mam ten węgiel w ekwipunku? Czemu zabrałem z piesyka? Pójdziemy sobie po pszczół, do pszczółek już będę kończył ten odcinek. W następnym odcinku jestem pewien, że się spokojnie z tym wszystkim uwiniemy. No, dwa odcinki to tam już na pewno będzie. Niestety myślałem, że to w jeden wszystko starczy, ale bo ta receptura jest trochę skomplikowana. No, ale w sumie to normalne, żeby zamienić bedrock w jakiś blok, który się da zniszczyć. Chociaż w sumie nie wiem, czemu to takie. W sumie to zamieni tylko jeden blok, więc... O! Dobra, i możemy zniszczyć ognisko. Już też podoba wam się ta muzyczka. Chociaż nie no, chyba słyszycie ją. Nie wiem. Nie no, na pewno ją słyszycie. Ja słyszę to zapewne też. Mogłem to tutaj wypić, ten miód. Zjeść go, ale nie będę tego robił. Muszę go niestety tam dać. Właśnie ciężko się robi nawet tą miksturę. Ale no wiecie. Musimy, bo jestem bardzo ciekawy, co tam się będzie kryło. Dobra, jeszcze damy... Odrobinkę, nie trzeba dużo, jeden wystarczy. Lapis lazuli. Wystarczy jeden. To będzie ostatnia rzecz, jaką tam dam w dzisiejszym odcinku. Dobra. Ja już kończę ten odcinek. Pa, pa!